Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku. Czemu mi się tutaj to wczytało? Nie wiem dlaczego szybkie wczytywanie mi się ustawiło na ten, kiedy zaczynam nagrywać. I tutaj są ogólnie te płytki rudy. Tak ludzie, tutaj są te płytki rudy, więc tutaj trzeba właśnie było przyjść, żeby się porozglądać właśnie za tym wszystkim. Ale oczywiście głupi ja, zapomniałem, że mogłem się iść przespać. No i trochę będziecie musieli cierpieć przez to. Dobra. Może nie aż tak, jak znajdę pochodnie. O właśnie, o właśnie. No, to powinno być teraz lepiej z szukaniem tego. Dobra. Teraz powinienem jeszcze zobaczyć 7 płytek rudy. 7 płytek rudy. Mam 3 płytki rudy. Czyli potrzebuję jeszcze de facto 4 znaleźć. No wow. No po prostu wow. Widzę, że tutaj troszkę jest przebudowane, ale czy ja tam w ogóle na górę będę się w stanie dostać? A no będę w stanie. A, dobra, skakuj tutaj. I jeszcze raz tutaj. Okej? Okay. Jeszcze raz. I pytanie, czy de facto tutaj znajdę tego, co ja szukam? Poza ścierwojadami. No chyba mi się wydaje, że nie, ale lepiej się rozejrzeć wszędzie, czyż nie? No właśnie, bo może tutaj gdzieś będzie. Macie. Czy to tam nie jest maczuga? Pałka, najlepsza broń, jaka może być. Dobra, pitam miksturę, bo może ci się jeszcze przydać. Zresztą masa tutaj orków była, naprawdę masa tutaj orków było, była. I musiałem się trochę nimi pozajmować poza odcinkiem, bo po prostu masakra, naprawdę masakra. No ale jakoś dałem radę, wbiłem kolejny poziom doświadczenia, mam już 12 poziom, 30 punktów nauki. Te kolejne 30 punktów nauki chyba przeznaczę na siłę, bo na co by innego. Pamiętajcie, siła, siła, siła. Zawsze to jest najlepsza cecha, jaka może być. Nie no, żartuję przecież. Cholera, czyżby mnie gardło trochę tak brało. Kurde, no nie chciałbym być chory. Bo tyle modów się szykuje do nagrania, że nie mam czasu, żeby chorować. Nie mam czasu, żeby chorować. Zawsze ma chyba z większej ilości odcinków. O, kolejna bryła rudy. Czyli de facto muszę znaleźć jeszcze 3. Dobra. De facto muszę znaleźć jeszcze 3. Gdzie jest ta bryłka rudy? Szkoda, że nie mam żadnego teleportu aż do Cytadeli. To mnie naprawdę boli. Dobra, trzeba się tutaj rozejrzeć. Może tutaj jakaś skrzynia będzie, cokolwiek co. A, płytka rudy. 5, czyli potrzebuję jeszcze 2. Jeszcze de facto potrzebuję 2. I będziemy ustawieni. To jest zwykła bryłka. Zarzewiały miecz, zawsze o czaki marzyłem. A, dobra. Nie, nie zabije się, nie zabije się nasz kochany bezimienny. Dobra, to jeszcze. O! Tutaj pominąłem! Niekończąca się historia, co? O, może w tej skrzyni będzie, byłoby fajnie. No niestety, aż tak łatwo nie ma. Dlaczego ja nie mam żadnej telekinezy? A może i mam? Gdzie są te zwoje? O, niestety nie mam żadnej telekinezy. Trochę wątpię, żeby w tym kierunku miała być jakaś płytka. Ale przejście nie zaszkodzi. Właśnie dlatego między innymi chciałbym mieć te kryty, wiecie? Bo jakbym mu zadawał cały czas obrażenia właśnie z takich krytów przy tej sile jaką mam. To byłoby naprawdę miazga.
że nie musimy się za bardzo cackać z nimi. Czekajcie, dalej tutaj są jacyś. Za dużo ich jest. Zwykle to sobie radę nie dam. Ale wiemy, że muszę być przygotowany na tą magiczną dwójkę do pokonania. Może gdzieś tutaj na placu wymiany będą. Będzie ostatnia bryłka. Fajnie by było. Chodźcie, chodźcie. Tu. O właśnie, pojedynczo, to ja z wami mam jak największe szanse. O, Olia, się nie zgubujesz. Dobra, 250 punktów doświadczenia. I teraz... O właśnie. 500 punktów doświadczenia. Gratulacje. Jeszcze jeden ork. A tutaj już 800 punktów doświadczenia. No po prostu miazga. Tutaj są jeszcze jacyś? Oby nie. Na szczęście nie ma już żadnych worków, więc możemy zapalić sobie pochodnie, zrobimy sobie zapiskę i szukamy dalej. I de facto szukamy sobie dalej. Ale widzę, że chyba trochę przestrzeliłem i faktycznie tutaj nie ma. Piwo! Bryłka rudy! Nie no, oni chcą płytkę. Oni nie uznają zwykłych bryłek. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Smutno mi. Oj, rany, teraz znowu będę musiał szukać po tej całej okolicy wszystkiego. Nie wiem. Mam 6 i jedna mi się gdzieś zapodziała. I jedna malutka płytka mi się gdzieś zapodziała i będę musiał poświęcić na to 10 minut, żeby to znaleźć. Uroki po prostu grania w butika. I nagrywania jeszcze. Jakbym nie nagrywał, to byłoby pół biedy. Ale jak mam już włączone nagrywanie, no to właśnie jest trochę biednie pod tym względem. Dobra. Wiśnia, patrz uważnie. Może gdzieś to jest gdzieś na wierzchu, co? Nie kutka. Może te chrząszcze, nie denerwujcie mnie. Aj, no gdzie tu jesteś, płytko? Błagam, no chodźże tutaj. Nie chcę się jakoś męczyć i szukać się nie wiadomo jak długo. Tutaj cię nie ma. Tutaj także cię nie ma. Tutaj także cię nie ma. Tam u góry same te naprawdę wątpię, żeby była bryłka. Czy tutaj jeszcze jest? Tutaj nie ma. Może gdzieś tutaj będzie na samym końcu, co? Albo tutaj! Ha! Ale widzę, że tutaj także nie ma. I właśnie dlatego nienawidzę szukać takich przedmiotów, bo potem... No po prostu jest ciężko to znaleźć, no nie oszukujmy się, jest po prostu ciężko i jest to bardzo nudne, żeby coś takiego... Kurde, nie chcieliby przejść. Nie wiem, tutaj było de facto mało, może gdzieś jeszcze raz tutaj może będzie. Zakładam, że pewnie gdzieś to było nawet i widoczne, a ja tego nie zauważyłem i na pewno dostanę milion komentarzy. No właśnie. 7! Znalazłem! Znalazłem, no to co robimy? Pijemy to. Robimy zapis. Teleport do kwatery głównej. Serio? Specjalne miksturę manę tutaj wypiłem.
Dlaczego tutaj by runa by nie miała działać? Co to miejsce jest gorsze do teleportacji, bo tak, bo niby jest inne, bo tu jest opuszczona kopalnia, tak? No po prostu... Nie mogę dowierzyć, w jakich tutaj Oberon czasów musiał dożyć. Dobra. Ej, no nie wiem, czy ten odcinek, który teraz nagrywam, nie będzie już ostatnim, którym nagrywam, ale w sumie mam dość duży zapas, naprawdę mam dość duży zapas odcinków, więc chyba będę miał czas, żeby się wykurować w międzyczasie. Żeby się wykurować właśnie w międzyczasie z choróbska złego. Dobra, tutaj ma już runa działać. Wkurzę się, naprawdę się zaraz wkurzę. Ej, masakra. Wychodzi na to, że będę musiał teraz latać z buta wszędzie. Bardzo niefortunnie. Ale dobra, wiecie co, tu przy okazji załatwiłem sobie jeszcze jedno zadanie. Przy okazji. Bo to jest tak, że przed tym orkowym obozem trzeba było zgromadzić dwóch ludzi z od magów wody i dwóch ludzi od magów ognia. I jak się zgromadziło właśnie ich w sumie czterech, tam i tam sobie stoją, to wtedy się uaktywniają jakieś tam dialogi i do nas zaczynają mówić. Więc zobaczymy, czy będą mieli jakieś zadania dla nas, czy po prostu powiedzą, że idziemy do obozu, przekaż Wespianowi to i to, porozmawiaj z magiem natury, mag natury. No cóż. Idziemy tu na las, może to naprawdę strasznie. Dobra, wiśnia. De facto to masz. A, ale będziemy poruszali się trochę wolniej, co? Czy jest sens? Nie, nie, jest sens, bo tam za niedługo już prawie, że jesteśmy na miejscu. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Łach. Dobra, skarż nasz bezimienny. Tutaj byli cię ten Almanach i te gobliny. Więc chodźmy właśnie w tym kierunku. Dobra, jesteśmy już tutaj na miejscu, to robimy zapis. Zapisujemy na slocie numer 17, osobny save. No i idziemy porozmawiać w save'u, Boże. Wir sind alle beisammen. Orks. Ich spüre ihre Nähe. Dort hinten steht eine dieser Geschöpfe. Wo ein Ork ist, sind auch andere. Aber das würde doch bedeuten, dass sie unser Lager... Genau. Wir müssen vorsichtig sein. Wir warten hier auf dich. Czyli co, łowcy orków? Nie, to chyba chodzi o to, że ja mam po prostu iść i pozabijać orków? Ale to ja mam tutaj de facto, czy co? Czekajcie. Magowie. Zebrałem wszystkie, jednak gdy tylko chcieliśmy iść do obozu Medaren, zobaczyć jakiegoś orka. Myślę, że orkowie mają zamiar zaatakować nasz obóz. Zobaczył orka. Gówno widziałeś i gówno wiesz. Oberon, nie baw się w żywą pochodnię. Dobra, no to de facto co mógłbym zrobić? De facto to jakbym poszedł. Ej, ale ja te jaszczury wszystkie zabijałem tutaj jak leci. Co to ma być? Sprzeciwiam się. Okej. Okay. Dobra, bardzo łatwe. Punkty doświadczenia mimo wszystko, nie? No właśnie, no właśnie. Bądź żywą pochodnią z powrotem i po prostu skaczemy sobie dalej. O właśnie, właśnie tak akrobatyką się baw. To szybciej dojdziemy. A, akrobatyka normalnie przecież działa, kiedy chodzimy z pochodnią, tak?
No tak, działa tu normalnie. To nie wiedziałem nawet. No, chyba tych orków zabiłem. I raczej wątpię, żebym miał się dostawać na cmentarzysko orków. No, chyba de facto byłoby to możliwe, jakby tam po prostu przeskoczył. Ale to wychodzi na to, że jeszcze... Nie no, ja jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie. Czy to na sam koniec będzie jakaś epicka bitwa pomiędzy obozami? Czy coś? Ja już po prostu kurde nie wiem. Ja już to po prostu kurde nie wiem. Jak to będzie? Dobra. Okej. Okay. No to... A ty się na mnie nie patrz. Ty cały czas chciałaś rudę. Cały czas męczyłaś mnie. Stobryłek! Stobryłek! I potem się wkurzyłem i powiedziałem idź sobie w cholerę. Ich habe die Erdplatte. Sehr gut. Dann werde ich nun beginnen, die Rüstung zu schmieden. Ich mache dir eine sehr gute Kriegsrüstung. Komm morgen wieder. Nie macie może tutaj przypadkiem jakiegoś łóżka? Chyba nie mieli. Chyba tutaj nie ma niestety. Dobra, ale skrzynię możemy sobie otworzyć de facto. Otwieramy. A no tak, tutaj się nie zbierało przecież altem. No, cały czas zapominam. Cały czas zapominam, jak to tutaj kurde jest. Może w tej kryjówce będzie coś. Błagam, jest jakieś tutaj łóżko. Aj, no nie ma żadnego łóżka, co? Ale liczę, że będą jakieś mikstury. No niekoniecznie many, nie jestem magiem. Po tej drugiej będą mikstury życia, tak? No i właśnie o takie mikstury mi chodziło. O takie mikstury mi właśnie chodziło. O, dobra, tu jest jeszcze życia. Dobra, i chyba tyle. Tak de facto już chyba tyle. Więcej tutaj raczej nie zrobimy. Więc... W sumie zaczyna się pomalutko rozjaśniać, to chyba nawet nie będę na to kombinował. Dobra, wiecie co? Na skróty! Jej! Wiśnia cheater. Aj, nie no, to wiecie co? To jeszcze w tym odcinku zabijemy tych orków, żeby nie przedłużać. Potem skończymy odcinek. Pomiędzy odcinkami uczę się troszkę siły znowu. Odjega. Żeby to jakoś lepiej było. No i chyba powinien być ogólnie w porządku, nie? Tak myślę. Dobra, skacz Oberuniem. Uberun. Gdzieś ty tutaj... Pali się trawa! Trawa się pali. Dobra, no to... Chodźmy sobie tutaj. A, tutaj się pojawili. Dobra. Więc jeżeli mają być tutaj orkowie, to raz, dwa tutaj zrobimy. Tylko to jest jeden. A jest ich więcej? No właśnie, czy jest ich tutaj kurde więcej? No nie widzę, żeby byli. Może w lesie czyhają po prostu na dogodną okazję, żeby zaatakować obóz. Krwiopijca. Chyba ten jeden ork tutaj tylko był do zabicia. Boże, ci magowie nie mogli się zająć sami tym orkiem. Bajzy jednym. Dobra, to chodźmy do tego kolesia. Który to był? Zresztą jest czterech magów, chyba nie będę czytał przecież notatników. Żeby tylko to zobaczyć, jak to jest. Ty nie. Ty nie. Ty nie. My też nie.
To jest ich więcej? Ale to gdzie oni są? Tylko widziałem jednego, że tutaj chodził sobie. Nie wiem, nie wiem. Dziwny ten mod. Dobra, tutaj krwiopijcy. Krwiopijcy to mnie najmniej interesują. Ja tutaj bardziej szukam coś bardzo, bardzo grubego. Coś, co ma zieloną skórę. No tutaj de facto także ich nie ma. No, że chyba są po drodze tutaj gdzieś w jaskini. Dobra, też jest taka opcja, że też gdzieś tutaj mogą być. Zwłaszcza, że tutaj jest kilka jaskiń. Gdzie mogłyby się schować jakieś stworzenia? A, coś jest? Tutaj? Halo? Halo, gdzie są ci orkowie? Więc czemu tutaj się wszyscy zebrali? Tutaj orków nie widzę. Tamci nie chcą przyjść, bo orki... Czy orkowie, bo orkowie, orki to pływają w morzu, pamiętaj, wiśnia. Wiecie co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja poszukam tego poza wizą, bo znowu jakoś to idzie kalecznie, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.